Czy może mi pan ustawić wiązania dla żony na 60 kg? Takie i inne pytania są codziennością w serwisach narciarskich czy w wypożyczalniach. Dziś ponownie o ustawianiu wiązań oraz o maszynach, które sprawdzają, jak naprawdę ustawiamy te wiązania. Cześć, tu Tomek Kurdziel z kanału NTN Snow and More. Dzisiaj porozmawiamy o ustawianiu wiązań, a w zasadzie o tym, jak należy dobrze skontrolować wiązania, żeby mieć pewność, czy są one właściwie ustawione, czy będą nam się wypinały wtedy, kiedy potrzeba, i czy aby na pewno nie wypnął się, kiedy nie powinny się wypiąć, bo to jest może prawdopodobnie równie niebezpieczne, niż niewypięcie się bezpieczników. Było to pytanie, takie pytanie zadał jeden z naszych widzów, czytelników, który, który pyta, czy warto stosować, czy warto od czasu do czasu sprawdzić wiązania na specjalnej maszynie, która sprawdza właściwe ustawienie wiązań, która pokazuje, jak naprawdę jest z tą skalą, która jest na wiązania. No więc zacznijmy od początku. Jeżeli mamy wiązania, które użytkujemy od kilku sezonów, i wiemy, że te wiązania są dobrze ustawione. O sile docisku rozmawialiśmy już wcześniej, o sile wypięcia w zależności od masy ciała i innych zależności rozmawialiśmy też wcześniej. Powtórzymy to tylko krótko. Otóż, podstawą prawidłowego działania wiązań jest odpowiednia siła docisku. Tutaj z tyłu na wiązaniach mamy taką małą skalę. Później to pokażemy, być może pokażemy to na przebitce, gdzie jest ustawiona siła docisku. Która musi być w, w, ustawiona właściwie, dlatego, że inaczej wiązania nie będą działały prawidłowo. Po drugie, musimy ustawić e, siłę wypięcia na skali DIN. Zwykle, za wyjątkiem wiązań, które akurat tutaj mam na stole, to znaczy e, Tyrolia Protector. E, Tyrolia produkuje te wiązania dla marek Head, Fisher i Elan, e, więc e, za wyjątkiem tych wiązań protektor mamy zwykle dwie sprężyny: sprężynę przedniego bezpiecznika i sprężynę tylnego bezpiecznika. Tak więc te dwie sprężyny muszą być ustawione też w sposób odpowiedni do różnych faktorów. Otóż masa ciała moim zdaniem jest na miejscu drugim albo trzecim, jeżeli chodzi o jakby ważność dokonywania właściwego wyboru ustawienia wiązań. Myślę, że najważniejszym, najważniejszym, takim, najważniejszą częścią składową właściwego ustawienia wiązań jest umiejętność jazdy na nartach. Wiąże się to z tym, że człowiek, który lepiej jeździ na nartach, jeździ dużo bardziej dynamicznie niż człowiek początkujący i tym samym jego wiązania muszą być ustawione na inną wartość, na wartość wyższą niż dla osoby o tej samej masie jeżdżącej w sposób... Yy, delikatny, to znaczy na przykład będącą osobą początkującą, czy też osobą, która dopiero zaczyna jeździć równolegle, nie jeździ z dużymi prędkościami, nie obciąża nart, nie potrafi ugiąć nart w skręcie. To wszystko ma bardzo wielkie znaczenie. A więc mamy umiejętność. Drugim lub trzecim, tutaj wymiennie z masą, myślę, że kolejną rzeczą to jest wiek narciarza. Niestety, wraz z upływem lat, nasze Kości stają się trochę bardziej podatne na uszkodzenia. No i powiedzmy, inaczej będę ustawiał wiązania dla osoby 30-letniej, inaczej będę ustawiał wiązania dla osoby, która ma lat 60 lub więcej. Dlatego, że po prostu no, istnieje takie, takie przykre schorzenie, jako stoporoza która powoduje, że nasze kości nie są już tak mocne, nie są tak gęste, jak w momencie, kiedy jesteśmy osobami młodszymi. E Kolejną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę przy właściwym ustawianiu wiązań, jest długość skorupy butów. Im krótsza jest, im mniejsza jest długość skorupy butów, tym musimy ustawić wiązania na wartość nieco większą niż w przypadku długich butów dla osoby o tej samej masie, o tych samych umiejętnościach i w tym samym wieku. A więc te wszystkie elementy musimy wziąć pod uwagę, kiedy ustawiamy siłę wypięcia wiązań. Ale teraz uwaga. Żeby ustawić na podstawie tych parametrów siłę wypięcia wiązań, moglibyśmy użyć zwykłej tabeli albo e, na przykład prostej aplikacji w telefonie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o którą właśnie pytał nasz czytelnik, a mianowicie rzeczywista siła wypięcia wiązań. Dlatego, że my na wiązaniach narciarskich mamy... Zarówno na przednim bezpieczniku, jak i tylnym bezpieczniku skalę. Ja sobie skręciłem tutaj tę skalę na absolutne minimum, po to, żeby później, kiedy będzie, zajdzie, taka potrzeba, łatwo wypiąć buty z tego bezpiecznika, ale jak widzicie, tutaj jest skala od 4 do 13. I teraz na takim białym prostokącie jest czarna kreseczka, która ma. Się znaleźć na odpowiednim poziomie. Czyli jeżeli na przykład ustawiamy wiązania, tak jak ja sobie ustawiam wiązania, na 9, to ta czarna kreseczka powinna być na 9 strzałce podziałki. To samo z tyłu. Też jest tutaj skala, którą, którą e, według której możemy bardzo łatwo ustawić wiązania. Teraz tylko pytanie polega na tym, czy aby na pewno ta kreseczka, jeżeli nastawimy ją na 9, to wiązanie jest ustawione na wartość siły wypięcia DIN9. Dlatego, że mogą zdarzyć się różne rzeczy. Po pierwsze, sprężyny, które używane są w wiązaniach, nigdy nie są identyczne. Przecież to jest tylko stal. Tak samo jak sprężyny amortyzatorów w samochodach czy, czy motocyklach, te sprężyny po prostu. W trakcie upływu czasu, czy nawet wychodząc z fabryki, mają nieco minimalną, inną wartość yy, ich podatności na ściskanie. Tak więc mogą powstać pewne różnice, mogą powstać pewne różnice już nawet w nowych wiązaniach, że ta skala nie będzie idealnie zgodna z tym, co jest napisane. Po drugie, podczas montażu wiązań, może dojść na przykład do tego, że ta płytka zostanie wklejona trochę krzywo, albo może w jakikolwiek inny sposób zaburzone działanie skali. Tym samym ta skala nie będzie odwzorowywać rzeczywistej wartości nastawy wiązań, zarówno z przodu jak i z tyłu. Teraz e, jeszcze jedna rzecz. E, w miarę upływu lat nasze wiązania też się zużywają, to znaczy, przepraszam, to znaczy one po prostu Zużywają się, ta sprężyna pracując w naszych wiązaniach będzie pokazywała coraz rzeczywiście, coraz niższą wartość nastawy. Tym samym od czasu do czasu, periodycznie musimy zbadać, jak co naprawdę pokazują nasze wiązania. Do tego są specjalne maszyny, matyrzyny diagnostyczne, które, które wypinając buty w odpowiedni sposób, mierzą jednocześnie siłę wypięcia. Otóż dzieje się to w następujący sposób. Maszyna do maszyny albo jest to element zewnętrzny, który wypycha but związania na jedną i na drugą stronę, bo trzeba to zbadać w obu kierunkach, dlatego że musi być podana wartość dla obu kierunków. Jeżeli różnica pomiędzy jednym kierunkiem a drugim kierunkiem będzie zbyt duża, to maszyna pokazuje, że nastąpił błąd, a więc maszyna za pomocą elementu zewnętrznego lub wewnętrznego, są różne systemy, w zależności od firmy produkującej maszynę diagnostyczną, albo do buta wjeżdża taki metalowy wąż z przegubami, który wypina Wypina but w jedną i w drugą stronę, albo jest to element zewnętrzny, w zależności od tego, jakiego, jakiego producenta jest to maszyna. Ja wolę te, te maszyny z elementami zewnętrznymi, dlatego że mogę bardzo precyzyjnie ustawić wysokość tych wąsów, które wypinają buty, tak żeby trafiały dokładnie w ten prostokąt, który jest przednią podeszwą, przednią podeszwą, a w zasadzie podłogą, który jest przednią podeszwą każdego z butów narciarskich. No dobrze, wpisujemy wszystkie te dane, o których mówiłem do, do komputera, to znaczy do komputera maszyny, a więc wiek, masę ciała, Podawę, tam nawet podawany jest również wzrost. Yy, yy, długość skorupy buta w, w milimetrach. I według tego następuje przeliczenie, na jaką wartość ta e, nastawa powinna być, nasze znaczy te wiązania powinny być nastawione. Załóżmy, że wychodzi nam wartość yy, 8. I teraz maszyna, nastawiamy na maszynie 8 i maszyna wypina wiązanie. Ja to zrobię, słuchajcie, to nie jest łatwe, bo to są prawdziwe wiązania, a nie wiązania demo, więc muszę się trochę przyłożyć do tego. Maszyna wypina but. Bum. I pokazuje na ekranie na przykład wartość 7. To znaczy, my nastawiliśmy wiązania na skali na kreseczkę na wartość 8, ale w rzeczywistości, w rzeczywistości nasze wiązania Działają z siłą tak, jakbyśmy ustawili to na 7. A więc spokojnie możemy podkręcić trochę do, yy, o jakąś tam wartość, to znaczy o wartość jednej kreski na 9. I jeszcze raz sprawdzamy w maszynie, w ten sposób uzyskując prawidłowy wynik. Jeszcze raz muszę wpiąć buty. To nie są łatwe wiązania. Jak zauważyliście, muszę sobie trochę pomóc śrubokrętem. To samo dzieje się, już tego nie będę pokazywał, bo trochę walczę ze sprzętem. To samo dzieje się w momencie, kiedy wypinamy buty do przodu. Wyrywamy buty związania, tak żeby zobaczyć, jaka jest nastawa tylnego bezpiecznika. I dopiero wtedy wiemy na 100% jak mamy ustawione wiązania w naszych nartach i co musimy zrobić, żeby, żeby były one ustawione odpowiednio. To znaczy, jeżeli z tabeli, z programu wyszło nam, że mamy na przykład na nastawę DIN 8, to my na przykład musimy na naszych wiązaniach ustawić na 9, żeby to się zgadzało. Będzie to zależne dla każdej innej pary wiązań, dla każdej innej pary, pary NARD, dlatego że to jest po prostu specyfika każdych wiązań, która w zależności od ich zużycia itd. itd. pokaże tę właściwą wartość. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej, ale która jest równie ważna. Zużywają się również nasze buty. Nasze buty mają tutaj takie płytki AFT. Te płytki AFT są również w wiązaniach. Jeżeli nie ma takiego sprytnego urządzenia, jak tutaj pokazuje w wiązaniach Tyroli, że. Że porusza się cały element, a więc ta płytka AFT nie jest tutaj w tych wiązaniach konieczna, ale w niektórych wiązaniach również powierzchnia chodzimy w butach narciarskich również po betonie, po piasku a więc mamy y, ta powierzchnia płytki AFT zostaje zniszczona, i ona też wytwarza większe tarcie z naszymi wiązaniami to też może mieć wpływ na tak zwaną właściwą nastawę wiązań. Konkludując, Warto, ko warto korzystać z maszyn diagnostycznych. Myślę, że raz na dwa sezony jest to odpowiedni okres czasu, bo te wiązania tak bardzo szybko się nie, nie niszczą, te sprężyny wiązań tak bardzo szybko się nie niszczą. Więc myślę, że raz na dwa sezony w zupełności wystarczy, aczkolwiek warto wiedzieć, jaką wartość pokazuje skala naszych wiązań w rzeczywistości. I to pokaże nam jedynie maszyna. Jeszcze raz wracając do wiązań protektor, producenci będą musieli trochę zaadoptować swoje maszyny. O wiązaniach protektor mówiłem w ubiegłym sezonie. Wiązania protektor wypinają, wypinają również bezpiecznik tylny na boki, i do tego jest trzecia sprężyna. Próbuję ją pokazać długopisem. Trzecia sprężyna, która znajduje się tutaj w poprzek i trzecia skala, która musi być również nastawiona tak samo jak pozostałe skale. A więc te maszyny diagnostyczne, które obecnie znajdują się na rynku, będą musiały przejść pewne modyfikacje tak, aby również mierzyć rzeczywistą wartość sprężyny poprzecznej w wiązaniach Protektor. Ale jest to już zadanie dla inżynierów, którzy zajmują się konstruowaniem takich maszyn. Jeśli spodobał Ci się materiał o wiązaniach, nasz, materiał, nasz kolejny materiał na kanale NTN Snow and More, no to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Zachęcamy do bycia patronem naszego, naszego kanału. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w, op w opisie pod materiałem. Dziękuję bardzo.